Boga jedni Grecy nazywali Panem, inni Kronosem. Boga Pana Macedończycy nazywali Diabłem, a Persowie Szatanem. Rzymianie Diabła nazywali Saturnem, a Żydzi Szabatem lub Panem. Czarownice i magowie czcili Diabła w sobotę, w czasie Sabatu lub Szabatu Czarownic, kiedy to spożywano ofiarę biesiadną z ludzi. Nazywaną Herem, którą pobierano jako dziesięcinę ze wszystkiego najpiękniejszego, co urodzi się wśród ludzi. Do dzisiaj Biblia w trzeciej księdze Mojżesza, nazywanej też Księgą Kapłańską, zawiera diabelski nakaz składania ludzi na sabatową ofiarę biesiadną, Herem, przeznaczoną na uczty magów i czarownic, Kuczci diabła. Jeżeli ktoś poświęci co ze swej własności dla Pana jako harem człowieka bydle albo część gruntu dziedzicznego, to taka rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde harem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako harem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity. Także dla mnie Biblia to niepodważalny dowód, że Bóg Pan był diabłem lub szatanem.